Cześć. Pokażę Wam dzisiaj, jak wymienić filtr paliwa w silniku 1.6 HDI. Żeby to zrobić, będziemy musieli zdemontować sobie tutaj tą rurę. Przepływomierz. Tą rurę dolotową do turbo. I następnie ukaże nam się filtr. Filtr jest tutaj, dokładnie gdzie go pokazuję. To jest on. Po prostu wyciągniemy sobie to wszystko, żebyście wy lepiej widzieli też i żebym ja miał łatwiejszą robotę. Teraz może trochę o filtrze. Jak on wygląda. Ja kupiłem filtr Delphi. Tak wygląda sam filtr. I tu ma zatyczkę. Ma odprowadzenie wody. I takie tam. Brakuje w nim tutaj czujnika. No i nie ma jego w zestawie. Za każdym razem trzeba go przekładać ze starego filtra. Natomiast powinny tutaj być uszczelki do niego. I wy zwróćcie u siebie uwagę, czy nie ma uszczelek. No powinny być do tego uszczelki. No wam pokażę, o które uszczelki dokładnie mi chodzi. Bądź moich nie ma, będę musiał zastosować stare. Ja zamawiałem filtr z internetu. Tak więc tutaj już o to się już nie będziemy kłócić. Przystępujemy teraz do demontażu wszystkich części, których pokazałem. Ja sobie odłożę kamerę, ubieram rękawiczki i demontujemy. Będziemy potrzebowali, jeszcze w skrócie powiem, śrubokręt płaski, tu i tu, następnie klucz, 8 i będziemy demontować. Ściągamy też sobie pokrywę, tutaj kładziemy gdzieś z boku, podpinamy przepływomierz, podpinamy go tutaj. W kolejności sobie odkręcimy tutaj płaskim śrubokrętem rurę. Możemy zacząć od tej, nie ma różnicy. W innych samochodach może być inaczej. Na przykład ja tutaj mam Citroena C3, jest tu bardzo mało miejsca, dlatego ja muszę tą rurę tutaj wyciągnąć. Być może ten silnik występuje też w innych wersjach, więc w innej może nie będziecie musieli tego wyciągać. Ale jeżeli jest, zróbcie to, będzie Wam na pewno dużo łatwiej. Tu mamy pierwszą rurę, jak widzicie, od turbo do przepływomierza, która wyszła bez problemu. Odkładamy na bok. Przepływomierz mamy odłączony. Za chwilę może odkręcimy przepływomierz. Teraz pokażę, jak wyciągnąć tutaj tą rurę. Ona ma tutaj mocowanie na rurkę. I tam z tyłu tak samo, nie wiem czy będzie widać, to musimy tutaj wypiąć sobie. Raz i tam z tyłu jeszcze jedna jest mocowanie, tak samo do góry wyskoczy. Jak już wyskoczy, powinno wyjść bez problemu, z tyłu już puściło. Wyjmujemy rurę, znowu mi tu wskoczyło. O, wyjmujemy rurę. Odkładamy z boku. Ale najpierw pokażę Wam, jak wygląda filtr. To jest on. Dostaliśmy się tutaj właśnie do niego. Jest to on. I za chwilę będziemy go wyciągać. Tylko odkręcę tutaj te śruby. Mamy 3 śruby do odkręcenia przepływomierza. Pierwsze 2 z góry na klucz 8. I pod spodem tak samo. Jest tam jedna. Nie mam teraz, jak Wam tego pokazać. Ok. Ostrożnie, żeby nie pogubić śrub. Pamiętamy, aby odkładać wszystkie śrubki na jedno miejsce.
potem ich nie pogubić. Wyszedł bez problemu. Tak wygląda sam przepływomierz. Odkładamy z boku. Tak wygląda sam filtr od góry. Teraz wyciągniemy go bez problemu. Teraz tak, żeby go trzymać, co tutaj mamy do niego podłączone? Mamy do niego podłączone tutaj dwa węże z paliwem. Pierwszy i drugi. Żeby go odlokować, wciskamy tutaj. Wyszedł. Widać bez problemu. Drugi tak samo. Też wyszedł. Widzicie, zrobiłem to lewą jedną ręką. Jak widzicie, zrobiłem to jedną ręką, także nie ma tutaj z tym problemu na pewno. W jednej trzymam kamerę. Następnie mamy tutaj kabel elektryczny, wtyczkę, którą też wypinamy do góry. Ok, wszystko to, co z góry, mamy już odpięte. Tu jest taki klips do wyciągania filtra. Następnie z dołu mamy jeden mały wężyk odprowadzający wodę i jeden kabel elektryczny. Tak więc teraz będziemy go wyciągać, cały filtr. Pokażę Wam może, jak to wygląda, potem odłożę kamerę. Tutaj trochę przeszkadza. Wyszedł. Tam jeden wężyk już wyskoczył. No i zostaje nam wtyczka elektryczna, dokładnie w tym miejscu. Odkładam, żeby nie zalać tam wszystkiego ropą. Odpinamy wtyczkę elektryczną i wyjmujemy filtr. Tak wygląda filtr. Stary filtr. Teraz warto zwrócić uwagę, bardzo rzadko zdarza się, żeby ktoś filtr wymieniał w ogóle w tym silniku. Już to nieraz zauważyłem. Zobaczcie, mamy 2019 rok, a filtr jest z 2014. Co samo o tym mówi, że na pewno jest to dużo za długo i warto to zrobić wcześniej. Też dla naszego silnika, tak? Żeby to lepiej wszystko działało. Dobrze, teraz mamy dwa filtry koło siebie, nowy i stary. Jak widzicie, w nowym czegoś brakuje. To jest cała ta część. Teraz całą tą część będziemy musieli przełożyć tutaj, do nowego filtra. To jest to, co mówiłem wcześniej. Tu jest jego dolne mocowanie, tu jest jego górne mocowanie. Tak więc wyciągamy to. Trzyma, wyszedł. Widzicie, bez problemu. I to są te uszczelki, o których ja mówiłem. No ja niestety nie mam tych uszczelek. Będę musiał zamontować stare. No niestety, tak już czasem bywa. Widzicie, to też jest z Delphi, zauważcie. A stary filtr jest z innej marki. Widać, to już było kilkukrotnie przekładane. Też nie wiadomo, czy ktoś takie uszczelki wcześniej zmienił. No ja niestety takich nie mam. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywało. Jeżeli będzie problem, zamówimy takie uszczelki. Na pewno przy następnej wymianie filtra zwrócę już na to uwagę. Wam mówię to po to, żebyście Wy zwrócili na to uwagę wcześniej. Ok. Co do samego montażu, wkładamy tutaj. Zobaczcie, tu dociskamy. I już mamy zamontowany. Taki oto filtr jest gotowy do zamontowania do samochodu. Co jeszcze na dole? Na dole jest jedna wtyczka, którą musimy wpiąć najpierw
i wężyk odprowadzający wodę. Przystępujemy do montażu. W pierwszej kolejności wpinamy ten mały wężyk, tutaj czujnik elektryczny, wtyczkę elektryczną. Jest tam troszkę mało miejsca, ale da się to zrobić bez problemu. Ok. Już mamy wpięte, następnie mocujemy filtr na swoje miejsce. Tak wygląda już nowy filtr zamocowany. Zostaje nam tylko zamocowanie tutaj węży paliwowych. Najpierw ten dolny. To wszystko tutaj musi ładnie wejść. Wskoczyć na swoje miejsce. No i ściągamy za ślepkę. Ja ją zostawiłem do samego końca. Można ją ściągnąć wcześniej. Wszystko tutaj skoczyło i zostaje nam wtyczka elektryczna. Podpinamy. O! I filtr siedzi nam ładnie na swoim miejscu. Zaczynamy składać wszystko w odwrotnej kolejności. W pierwszej kolejności przepływomierz. Jest taka guma, musi wskoczyć. No i później nakrętki. Na razie ręcznie, na koniec dociągniemy sobie delikatnie kluczem. Tu też nie musi być nic na siłę. Dwie już mamy, jeszcze trzecia. No i teraz dokręcamy sobie kluczem. Też nie za mocno. Ok. Następnie podpinamy sobie wtyczkę przepływomierza.
następnym kroku zakładamy rurę od przepływomierza do turbo. Ona tutaj ma swój klipsik. Wszystko musi wskoczyć ładnie na swoje miejsce. Następnie dokręcamy śruby. Nie zapomnijcie żadnej dokręcić. No tu jest bardzo ważne przy turbinie, żeby to wszystko było dobrze dokręcone. Nie łapało jakiegoś lewego powietrza. OK. W następnym kroku montujemy sobie tutaj tą rurę od filtra powietrza. Wszystko mamy już praktycznie na swoim miejscu. Teraz jedna bardzo ważna rzecz. Tutaj mamy pompkę, którą napompujemy paliwo do filtra. Musimy pompować, aż zrobi się twarda, przez co nie będziemy musieli odpowietrzać układu paliwowego. Auto zapali od razu, ale musi to być wszystko napełnione do pełna, cały filtr. Nie może tam być żadnego powietrza. Znaczy, jak tam będzie troszkę, to sobie tam nasz układ go już odpowietrzy, tam małą część powietrza, ale wiadomo, żadna pompa, żadne pompowtryski nie nienawidzą powietrza. Starajmy się, żeby tam było, nie było żadnego powietrza. Słuchajcie, gruszka tutaj robi już się twarda, pompka. Jeszcze chwilę podpompuję paroma ruchami, żeby na pewno tam nie było żadnego powietrza. I zobaczymy, jak udała nam się nasza wymiana. Słychać, jak się nalewa paliwo do filtra. Jeszcze chwilę podpompuję, bo coś tutaj słychać. Już praktycznie coraz ciszej. Myślę, że ok, wystarczy. Następnie zakładamy obudowę, osłonę, przepraszam, silnika. No i teraz będziemy próbować odpalić, zobaczymy nasz efekt naszej wymiany filtra paliwa. Uwaga, teraz będzie próba generalna odpalenia samochodu. Przekręcamy zapłon. Odpalamy. Widzicie, silnik pracuje równo. Nie gazujemy go tutaj na początku. Zostawiamy go, niech sobie chwilę popracuje. Bez żadnego gazowania. Minutę. Myślę, że to wystarczy. Jeżeli coś tam było, jakiegoś powietrza, to powinno to dawno już być wydalone z układu paliwowego. Taka sama będzie wymiana w innych samochodach, bo ten silnik występuje w różnych modelach, w Peugeot 307,
w Citroenach C4 i tak dalej, w Fordzie. Myślę, że komuś na pewno ten film się tutaj przyda. Ja się bazowałem na Citroenie C3 z silnikiem 1.6 HDI, jest to też rzadkie, bo najwięcej jest silników 1.4, jeżeli chodzi o diesel, o diesla. No ale 1.6 też się zdarza. Miałem tutaj trochę mniej miejsca. W niektórych trzeba też baterie przesunąć w samochodach. No ale to już wy sobie musicie razem dobrać. Ja chciałem wam pokazać, jak ta wymiana, jak tą wymianę zrobić, jak ją wykonać. Także myślę, że komuś z was pomogłem. Jeżeli ci pomogłem, zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Dzięki. Cześć.